Październik wyraźnie nadrabia pogodowe niedostatki września. Jest słonecznie i ciepło i jak wynika z dłuższych prognoz, ładnie będzie przynajmniej do 18 października. Waldemar Dolecki, witam Państwa. Dotychczasowy wyż odsuwa się na wschód. Dzisiejszy front chłodny wkrótce Polskę opuści i od zachodu rozbuduje się kolejny wyż z centrum nad Śląskiem. I już w nocy na zachodzie kraju wypogodzi się. Na pozostałym obszarze jeszcze okresami będzie się chmurzyć i miejscami na krańcach północnych i na wschodzie odrobinę popada. Nad morzem pojedyncze burze. Wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Na termometrach od 6 stopni na północnym zachodzie po centrum kraju do 10 na Podkarpaciu. Niedziela ze sporą ilością słońca. Miejscami nad morzem i krańcach północno-wschodnich okresami będzie się chmurzyć i może słabo popadać. Podobnie rano na południowym wschodzie. Od 14 stopni w Suwałkach i Lublinie do 16 od Szczecina aż po Kraków. Wiatr tylko chwilami nad morzem silniejsze, a ciśnienie będzie rosło. Poniedziałek słoneczny i bez deszczu. Dopiero po południu na krańcach zachodnich więcej chmur. Od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 19-20 na południowym zachodzie. Nad morzem i w górach chwilami silniejszy wiatr. We wtorek chmur już więcej, ale deszcz miejscami tylko na północy kraju oraz na Podkarpaciu. I chłodniej 14-16 stopni. W środę nadal trochę deszczu na krańcach północnych, poza tym ładnie, tak samo jak w kolejnych dniach. I od czwartku znów cieplej, zwłaszcza na południu kraju do 18-19 stopni. Niech taka piękna, złota jesień trwa jak najdłużej. Dziękuję, do zobaczenia.